Ja wiem, że to zabrzmi bardzo abstrakcyjnie, ale pojadę na górną część mapy posnajpić. I uwaga, uwaga, mamy darmowy strzał i możliwe, że 50 TP na przykład tego strzału bym nie trafił. Skupiam celownik i to wchodzi. 394, nadal ja jestem w szoku, jak ta celność się spisuje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje na tym odcinku. To jest jakaś zawyżona ta prezentacja tego 56 TP. Nie byłem na tej stronie jeszcze w tej aktualizacji, mało grałem i tu, jak widzicie, ta flanka się kompletnie zmieniła. Siemanko, witajcie, bitwy na żywo 56 TP, ponieważ możliwe, że otrzymaliście ten pojazd w paczkach i zadajecie pytanie, Kamil, jak grać, co robić. W tym odcinku zaprezentuję oczywiście 5 bitew na żywo, postaram się omówić, co robię i dlaczego. Zaczynamy od Redshire, tryb szturm. Początek bitwy, tu jest fajna pozycja, aby obijać te czołgi ciężkie, jednak trzeba być uważnym, ponieważ jeżeli zostaniecie wykryci, to możecie zebrać na przykład od jakiegoś niszczyciela, który tam stoi, ale w gruncie rzeczy jesteście dosyć bezpieczni ze względu na to, że głównie pokazujecie wieżę, która na 56 TP może idealna nie jest, ale odbija dosyć sporo z tego, co pamiętam. Ale jest też duży problem. Chodzi dokładnie o mniej więcej takie punkty około jarzma działa. One łykają z uszkodzeniami, tam nie jest jakiś super pancerz. Natomiast plusem 56 TP, jak na czoł ciężki, jest dosyć mały celownik, rozrzut na 100 metrów. Jest tu bardzo fajny i przyjemny i jak widzicie, oddałem już teraz może 3-4 strzały. Wszystkie trafiłem i wszystkie przebiłem. Coś niesamowitego. Moje pierwsze takie wrażenie, jak grałem tym czołgiem, przypominam, był on dostępny za maraton, były takie, że ten czołg jest gorszą wersją 50 TP. No ale zobaczcie, tu odbijam, oczywiście na jakiś większy dystans, trafiam bardzo dużo. Penetracja też jest zaletą tego pojazdu, bo mamy na standardzie 221. Trochę pecha, że to nie weszło w Chryslera, bo tam pewnie gdybym załadował złoto, to już by wystarczyło tej penetracji, ale jest jeszcze bok wieży. Ale nie zdążyłem strzelić. To jakie są minusy 56 TP? No bo nie może być perfekcyjnie, to nie może być jakiś super choke premium, bo większość osób go nie poleca. Minusem przede wszystkim jest to, że mamy tu słabe uszkodzenia na minutę, a wręcz nawet beznadziejne, bo ładujemy 10 sekund działo, które strzela średnio 390. Szukam teraz miejsca, żeby przebić tego MXM4. To jest 9 poziom. No i może zaraz on się bardziej... Kurczę, nie udało się przebić. 390 uszkodzeń, 10 sekund ładowania, to serio nie jest nic zwalającego z nóg. Szkoda, że nie weszło w tego MXM4. Jeszcze może poszukam włazów. Dobra, spróbuję. On teraz może odwrócić wieżę i to dokładnie uczynił. I mamy bok wieży, ale już T54-1 oddało i trafiło mnie chyba po kadłubie. To jest kolejny minus. Beznadziejny kadłub. Jak na czołg ciężki, będzie nas przebijać przykładowo nawet 7 tier. Bez problemu, 8 tier zdecydowanie każdy. Ten kadłub sam w sobie nie będzie dużo odbijać, a w wypadku 50 TP mamy do czynienia z kadłubem, który jest w stanie coś przytankować, jest w stanie coś się fajnie skontować górną płytę i odbić. Natomiast tu już takiego rarytasu nie mamy, ale mamy tą celność, która akurat w tej bitwie spisuje się genialnie. 2300 to jest serio bardzo fajny wynik, a powinno być jeszcze więcej. T541 możliwe, że jest wyładowane i ja dobijam, trafiam znowu to. Jeżeli dla was jest to coś dziwnego, to przepraszam, ale ja serio jestem pod ogromnym wrażeniem, jak te pociski latają i jak dobrze 56 TP się spisuje. Teraz postanowiłem trochę się cofnąć i myślę nad tym, aby nie pojechać na zamek, nie pospotować leoparda, może przestrzelę tego konwoja. To jest tryb szturm, my bronimy, teoretycznie nie musimy nic agresywnego robić. Nie widzę opcji, aby podjeżdżać się lewą stroną na tego buraska Fejza. Tam nie mamy żadnych szans i trzeba będzie raczej to zagrać pasywnie, bo teraz jakiekolwiek tutaj agresywne zagrania mogą skończyć się tym, że stracimy bardzo dużo tego HP i powoli moja drużyna chyba tam zaczyna się delikatnie, mówiąc, ulewać. Ja chciałbym zaświecić leoparda PTA, natomiast wiem, że tu jest Conway. Boję się, że dostanę spota, jestem czołgiem ciężkim, więc tego kamuflażu praktycznie w ogóle nie mam, więc chyba ustawię się w taki sposób i będę czekać. Oho, mamy leoparda PTA, wykryłem go. Przebijam za 387, on nie trafia. Szybko cofam się, żeby nie zwracać Conwaya. No i teraz długi czas ładowania powoduje, że muszę się wycofać, ale już kończę ładować i może dobiję. Nie trafiłem, natomiast ważne jest to, że leopard PTA się odbił ode mnie, bo nadal mam komfort taki, że mogę się w każdym momencie wychylić na niego i spróbować go dobić. Na pewno nie zginę, chyba że zbiorę jeszcze od Conwaya. Wychylam się i dobijam leoparda PTA.
uzyskałem to, co chciałem i przewidziałem to, że Leopard może podjeżdżać. Nie wiem, co z konwojem, on też może podjeżdżać. Natomiast myślę, że T95 powinno dać mi jakieś wsparcie. Taki jeden strzał spowoduje, że może wygram te starcie. Natomiast udało nam się przepchnąć lewą stronę. Buraski tam przejechały. Rozwaliliśmy też jedną artylerię. Nie wiem nadal, co z Conwayem. Poczekam, może Sharfutur zaraz zostanie wykryty przez LC Ivana i wtedy ja się wychylę i spróbuję do niego strzelić. Hori już jest mocno wycofane. Tego Sharfutura nadal nie widać. Czekam na niego. No i zobaczcie, że przestrzału raczej nie będzie. Ani na Hori, ani na Sharfutura. Zastanawiam się, co będzie robić Conway. Po części też myślę, żeby podjeżdżać linią K i podświetlać tego Conwaya, no bo mogę w razie czego przyjąć ten jeden strzał. Natomiast obawiam się, że ta bitwa może nam się nadal wymknąć spod kontroli, bo nie wiem, jak stoimy z punktami wytrzymałości. I zobaczcie, że zaraz może... Tak jest, złapałem Hori. Padł Sharfutur, więc mam dosyć autostradę po tego Conwaya. Już wydaje mi się, że na pewno to wygramy i wypadałoby spróbować coś podświetlić. A Conway jest na jeden strzał, moi drodzy. Myślałem, że on będzie mieć fulla i że tu coś jeszcze fajnie po asyście zgarnę. Natomiast chyba to nie będzie miało miejsca. Tym bardziej, że Conway właśnie padł. Zostanie buraski prototyp, ale one nie są też dla mnie. 3600 uszkodzeń, 3 fragi, czołgista, snajper, 56 TP w tej bitwie naprawdę się spisało na medal i szczerze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak fajnie on tutaj wypadł. Zarobkowo z rezerwami mamy taki wynik, ja jeszcze odbiorę sobie premię do expa, tak żeby zrobić sobie ulepszenia polowe, ponieważ jak widzicie nie mam żadnych, po kolei będę sobie to doekspiać, to odznaczę, bo nie muszę mieć innego zestawu amunicji. Co do mojej załogi, to nie bierzcie jej tak dosłownie na serio. Przykładowo atut zagłuszanie jest bardzo dobrym atutem pod tryb natarcia, te bitwy rankingowe, żeby jeszcze szybciej zniknąć. I zdecydowanie postawiłbym tutaj przykładowo na gaszenie pożaru zamiast zagłuszania. Ale z racji tego, że gram tryb natarcia na 60 TP i mogę tu szkolić sobie załogę pod 60 TP, to nie będę restartować tych moich atutów i po prostu będę grać na tej załodze z 60 TP. To jest fajne, że na 50 TP i 56 TP możemy sobie ekspić załogę i to fajnie, ta załoga pasuje. Więc taki mały plusik te pojazdy mają. Zaczynamy Erlenberg w zwykłym trybie. Widzę, że nasze czołgi lekkie jadą na prawo. Na lewo jedzie Progetto. Może uda mi się coś wysnajpić po prawej stronie. Spróbuję wykorzystać tę celność na 56 TP. Tam jedzie sobie Lis i zobaczymy, czy go gdzieś złapie. Jedzie też T42. Tu już za bardzo go nie widzę, ale T42 się zatrzymało na środku, żeby strzelać do LC Ivana. Skupiam swój celownik do samego końca i uwaga, uwaga, mamy darmowy strzał. Brałbym to oczywiście w ciemno za każdym razem, taki darmowy strzał na rozpoczęcie bitwy. To jest zawsze niecałe 400 uszkodzeń. Gdybym był 50 TP, to byłoby tych uszkodzeń więcej, bo tam mamy lepszą alfę. I w gruncie rzeczy 50 TP w bezpośrednich wymianach o wiele lepiej się prezentuje ze względu na pancerz plus alfę. Natomiast tu mamy to działo celniejsze, przyjemniejsze na papierze, rzecz jasna. I możliwe, że 50 TP na przykład tego strzału bym nie trafił, ale to już takie gdyby. Widać, że 50 TP mocno się wychyla. Chciałbym skorzystać, nie był odwrócony. Cyk, strzał wchodzi za 430. Chciałem jak najlepiej skupić ten celownik, jak najbardziej. I on już jest trochę obity. Tu gra 56 TP, 132. Mamy ISU w mieście. Ja znam się, czy nie przejechać na drugą stronę, ale nasze 50 TP to robi, więc ich 50 TP może zaraz się wychylić. Chociaż ich 50 TP nadal sobie tak wesoło stoi, cofnął się. Dobra, to ja dojadę do naszego 50 TP i możemy zagrać agresywnie, wyciągnąć te dwa czołgi ciężkie. One powinny się posypać niczym domino i potem zajmiemy się tym 50 TP, które tu jest na wprost. Tylko fajnie, jakby nasz 50 TP zrobiłby tu trochę więcej miejsca. Ewentualnie, jeżeli nie, to ja mogę przyjechać sobie za gruz. I widziałem, że 50 TP strzeliło, więc jeszcze kilka dobrych sekund on na pewno ładuje. Stąd wychylam się na niego. Pierwsze kółko wchodzi z uszkodzeniami. Rewelacja. Mamy 4 do 1. Miasto będzie na pewno wygrane. Czy on próbuje mi oddać ten strzał? Niestety, ale tak. No i mu wchodzi za 491. To bardzo bolało. A ja go tylko dobiłem za 118. LC Ivan uciekający. Może go nawet złapie. ISU go zdmuchnęło niczym taką świeczkę. Strzałem z dwuruki. Ja jakimś cudem odbiłem Skorpiona. Chciałem poczekać na Progetto, aby mi pokazało te czołgi. Ale z drugiej strony strzelę raz w te czołgi, to na pewno zbiorę Skorpiona, plus ewentualnie może te czołgi też będą wcelowane, więc w sumie nie będę ryzykować i po prostu przyduszę dalej z naszym 50 TP. Na wprost może być Bulldog,
nasze ISU z kolejną świeczką, można powiedzieć, zmuchnęło. Tylko tym razem strzeliło za 770 progetto. Bardzo ładnie mu się to układa. Pytanie, co zrobiło SU? Na pewno zdecydowało się na ucieczkę, tylko którą, w którą stronę, lewo czy prawo? Jest testu 3 podświetlone, skupiam celownik. I to wchodzi, 394. Nadal ja jestem w szoku, jak ta celność się spisuje. Wiemy, że Skorpion był gdzieś na wprost. A nie, już Skorpiona nie ma, on już wyparował. A ja jestem wykryty. I tam jest Bulldog. Tylko czy ja zdążę skupić w ogóle celownik na tego Bulldoga? To jest pytanie za 100 punktów. Skupiam i zdążyłem jeszcze go zgąskować. Może ktoś go dobije. Ja już będę odwracać się na prawą część, bo myślę, że tam pojechało to SU. Będziemy mogli dobić Lisa prawdopodobnie. Skupiam celownik. I cyk, trafiam. Niesamowite jest to. Dawno nie grałem czołgiem ciężkim 8 poziomu, który tak dużo by trafiał. Zobaczymy teraz, czy trafię w to SU. Tu widać wieżę głównie. Wchodzi to. Nie kombinowałem z ładowaniem pocisku odłamkowego, bo sądziłem, że może to nie wejść i nie chciałem jakoś specjalnie ryzykować. T103 najprawdopodobniej na wprost. Jest T103 bokiem. Trafiam. 3000 uszkodzeń na liczniku w tego typu bitwie, gdzie wygrywamy 12-4. Jestem w ogromnym szoku, ponieważ dzisiaj nagrywałem odcinek ze Skody T56, którą widzieliście w sumie, projekt Ion. I na tej Skodzie no nic nie siadało, nic nie dało się zrobić. A tutaj 56 TP zaskakuje. Nie wiem, czy tylko mnie, czy was, możecie dać znać w komentarzu. 50 TP oceniam jako pojazd ok, a 56 TP oceniam jako pojazd taki dosyć poniżej ok, przeciętny, słaby. Ale tutaj kompletnie inaczej już wygląda ten 56 TP. Chociaż zobaczcie, jak teraz bardzo łatwo czołgi lekkie mnie przebijają. Wszystko zebrałem, dosłownie wszystko. Drugi z rzędu, czołgista snajper. To może być często spotykany medal na tym czołgu. 3500 uszkodzeń, 2 fragi, 10 na 10. Wszystko trafione, wszystko przebite. 56 tysięcy na plusie, bo skończyła mi się rezerwa na kredyty. Ale mamy za to kolejną modyfikację polową. Akurat nic nie będę wybierać, gramy trzecią bitwę. Nie ma chyba co kombinować, jechaniem prawej strony to jest zbyt ryzykowne, może to nie wyjść. Środek mapy z moim kamuflażem też jakoś super może się nie prezentować, więc w sumie poczekam sobie na środku. Może nasze lighty coś przyświecą, będę tak wychylony za tego krzaczka, celuję się dokładnie w to miejsce i może ktoś będzie strzelać, dostanie spota, to ja od razu wypłacę mu pesteczkę. Ewentualnie może nasz czołg lekki coś zaświeci, ale przypatrzcie się, że pierwszy, jak i drugi blesk już mają po 200 HP i oni nic nie zobaczyli, tylko oddali te swoje strzały serię w ISA-3 i nie wiem, zabrali mu ile HP? 100? 140, dwa czołgi, a tak naprawdę zaraz drugi pewnie też nam padnie. Nie będziemy nic widzieć, co się dzieje na środku. Czy jest sens, abym podjeżdżał do miasta? Nie za bardzo, to miasto sobie stoi. Nawet byłoby mi na rękę, jeżeli oni by pomyśleli, że mogą podjechać miastem, to wtedy ja szybko dojeżdżam, pomagam i kasujemy sobie to miasto. Też grając samemu to byłoby zbyt ryzykowne, aby tam podjeżdżać, bo nadal oni mają z 5 czołgów ciężkich. My mamy też tam około 5-6 ze mną, tak na oko, plus artyleria zaczyna strzelać, z tych wymian nic kompletnie nie wychodzi. I nadal będę trzymać się tego zagrania, bo myślę, że ktoś tu zaraz może nie wytrzymać na środku, nasz burask może podświetli, albo ktoś będzie tak przejeżdżać i na pewno będę elementem zaskoczenia, chociaż mamy bardzo obitego Emila po drugiej stronie, też dwójka trochę dostała i trochę widzę teraz sens w podjeżdżaniu miastem, chociaż tutaj burask... No, oddałem strzał, 445, okej, okay, burask już o mnie wie, co prawda spota nie mam, ale burask na pewno będzie wiedzieć. No i dużo zależy od tego, co się wydarzy na linii 1-2, tam podjechał defender, ale chyba nasi nieźle się trzymają, spróbuję jakiś złapać kąt od lewej strony, my robimy fragi w mieście, więc nasza drużyna wyrobiła sobie przewagę. Jest tu ten XM, spróbuję na niego się wychylić, chociaż nie wiem, czy to będzie takie dobre, jest włas, trafią go we włas. Niesamowite, niesamowite jest to, co ja trafię na tym odcinku. XM musiał się wycofać, on jest tam wykryty. A tu wychyla się i z trzeci. Nie wiem, gdyby to weszło, to już w ogóle nie miałbym słów. Zobaczcie, że obieg 416 już bardzo się poczuł w mieście. Wychyla się, w sumie jeździ na otwartej przestrzeni. Gdybym tam został, to mógłbym kolejny raz oddać strzał, ale chyba nadal złapię ten kąt. Cieka cały czas skutecznie. Przypadkiem, oczywiście. Natomiast stąd powinienem mieć bicie na niego. Widzę, że... A, jednak nie będę mieć tego bicia. Mogę dostać spota, jeżeli się wychylę za mocno.
Chociaż Buras teraz dojedzie i może Burask coś podświetli w mieście. O, jest przeciwnika Burask. A ja jeszcze nie byłem gotowy przez chwilę i zobaczcie, że miałem szansę na oddanie tego strzału. Nie ma chyba co kalkulować. Będziemy mogli wygrać w mieście, bo ten środek, tak naprawdę tu wszystkie czołgi są wykryte. Burask ucieka. Else i Iwana to ja się nie boję. Dojadę naszego ISA-6, rozwalimy KW-4. Nikt nas nie obije ze środka. Bitwa jest bardzo jednostronna, wszędzie wygrywamy. Może nie mam jakiejś sporej ilości uszkodzeń, natomiast posiadam dużo punktów wytrzymałości i będę mógł tę końcówkę rozegrać agresywnie. Nie muszę się niczego tak bardzo obawiać, chociaż tu już jest ten XM. Przejadę pod ISA-3. IS-3 się ode mnie odbił. Nie wiem jakim cudem. Kadłub tego czołgu, jak wam mówiłem wcześniej, to jest w gruncie rzeczy karton. Naprawdę nie wiem, co się dzieje na tym odcinku. To jest jakaś zawyżona ta prezentacja tego 56 TP. Dajcie znać w komentarzach, czy wasze 56 TP też tego odbija, bo ja dosłownie pamiętam, pół roku temu grałem tym czołgiem, testowałem go, był na niego tam maraton i nie byłem w ogóle zadowolony z niego, a tu czuję się jakby coś w nim zmienili. No, a oczywiście nic nie zostało zmienione. Teraz jeszcze podpaliłem ISA. Jeszcze zostanie ten XM i może uda mi się wyjść na 3000 uszkodzeń, chociaż chyba będzie ciężko. Else Event zostanie plus ewentualnie artyleria. Jest arta na spocie. No, skupmy to. I trafią 410. Jest 3000 na liczniku. Rewelacja. I Else Event raczej nie pokaże mi się. No nie, 3000 uszkodzeń, pierwszy X, 1020 expa, 10 strzałów, 8 na 8, 61 na plusie i w sumie kolejna modyfikacja polowa do odblokowania, więc fajnie, możemy zagrać na dwa zestawy. Czy ja widzę tu dwa zestawy? Można by było spróbować przykładowo zabrać turbosprężarkę, ale chyba nie będę kombinować, jestem zadowolony z tej wentylacji, fajnie ona tutaj mi pasuje, polepsza te uszkodzenia na minutę na pewno, plus jeszcze boostuje inne parametry, więc zostanę przy tym, co mam. Fiordy, ja wiem, że to zabrzmi bardzo abstrakcyjnie, ale pojadę na górną część mapy posnajpić. Dlatego, że po drugiej stronie jest taki 279, Conqueror, 277. Co ja tym czołgom zrobię, jeżeli oni ustawią się na wieżę, będzie się 279 podbijać? Ja na tym narożniku no, nie widzę opcji na zadawanie uszkodzeń, chyba że będziemy na przykład mocno tam wygrywać. Jako taki czołg wsparcia gdzieś dojadę, będę dobijać te czołgi wychylone, ale myślę, że to będą takie szachy i tam nikt tego jakoś fajnie nie przepchnie. Dlatego spróbuję zagrać górę i stąd po snajpie utrzymam pozycję. Jestem 8 tierem na dziesiątkach i chcę wykorzystać swoją celność. Zobaczymy, czy też będzie wszystko ładnie wchodzić. Mamy bleska w tej pozycji, co prawda nikt od dołu nie będzie spotować, ale nadal może Buras coś podświetli. Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy. Czas pokaże. Nasz Maus jest AFK, dobieg 279 tam gra, Centurion, dużo czołgów się tam wychyla. Nie wiem, czy to wygramy bez Mausa. I serio, wierzcie mi, moja obecność tam dużo by nie zmieniła. Blesk mnie zaświecił, szukałem przestrzału na Kalibana, ale on jest schowany. Boż dojechał bardzo blisko, teraz muszę spróbuję strzelić Leoparda. Ja oczywiście kamuflażu nie mam prawie w ogóle. Natomiast tu podświetliłem bleska, on mnie też zaświecił. Chciałem przywalić drzewko. Oni mają mnóstwo czołgów na środku i zostały nam dwie opcje. Z racji tego, że nikogo nie widzimy, do nikogo nie możemy strzelać, to albo wjeżdżamy w bleska, sterfała i gramy agresywnie na tej flance, albo powinniśmy się wycofać i wspomóc na środku, bo tam pewnie nam padnie szar futur. Bardzo możliwe, że czołgi ciężkie. Ja jestem cały czas wykryty tu, więc nie mogę sobie na jakoś dużo pozwolić. Pewnie ten blesk podjechał. Pytanie, czy nadal mam spota. Zobaczcie, nasz tortoise ma spota, tym bardziej będę mieć go i ja, więc nie ryzykuję nawet z tym swoim pancerzem. No i będę się cofać, myślę. My tu nic nie przepchniemy, a blesk gra w tych krzakach. Dokładnie tu, jak widzicie, on cały czas nas podświetla i jest irytujący. Czołgi ciężkie zaczynają przegrywać, ale czego się spodziewać, jeżeli nasz Maus stoi sobie AFK. Mamy gigantyczną stratę. Wycofam się na bezpieczną miejscówkę stąd i spróbuję coś obić od boku, ale nie wróżę żadnego sukcesu. Teraz może obieg 279 będzie bokiem, gdzieś tutaj. Nie, niestety nie. Minus 8000 HP, to jest deklasacja. Ja totalnie nawet nikogo nie mogłem strzelić. I nie dobiłem Buraski, zostałem wykryty. Katastrofa. Ten Fosz, 121B i Tor, to jest... Oni nie pomyśleli dokładnie tak jak ja, żeby wrócić się i wspomóc nasze czołgi, ale i tak to już było za późno. Zostaliśmy tam zmierzeni i serio, uwierzcie mi, może delikatnie lepiej by to wyglądało,
gdybym pojechał na stronę czołgów ciężkich, natomiast nadal dostalibyśmy tam mocny oklep, bo ja bym obiektowi 279 praktycznie nic nie zrobił i podejrzewam, że to on sam mógł przepchnąć całą tą naszą flankę. No i mamy co, przegwizdane. Dwa strzały oddane. Teraz strzał 416. Obiekt mnie pewnie dobije. No i tak naprawdę to tyle w trzeciej bitwie. Przepraszam, to była czwarta bitwa. Zdecydowanie najgorsza. 1226 uszkodzeń. No i obiekt 279 i 277 sobie łącznie zadały po 10 tysięcy. Nasz mausik na wku 0. Tortoise tylko jeden strzał, więc też to mu nie posłużyło. On ze spokojem mógł grać lewą stronę i to trzymać. Nieważne, nie komentuję, gram ostatnią bitwę. Stepy, losowanie na ósemki. Spróbuję posnajpić jakieś czołgi lekkie, średnie, przejeżdżające sobie przy czerwonej linii. Może blesk mi to wszystko podświetli, ewentualnie LKPZ. I potem ewentualnie będę wracać na lewo. Zobaczymy, jak to się ułoży. Jedzie nasz blesk, jedzie TV-pek. No prawie tam mogłem go strzelić. Może będzie jeszcze jedna okazja tu. TV-pek się zatrzymał. No, czy ty się bardziej pokażesz? Dobra, dostał. Więc mamy darmowe uszkodzenia 421. Nie jestem wykryty. To jeszcze lepszy znak. Batchat jest wykryty. Ale ja chyba znowu strzelę do TVPK, który dostaje kolejny strzał za 400. To jest genialny początek. TVPK nie ma. Nasz UDES podjechał ultra agresywnie. Ja jestem wykryty przez bleska, skupiam się, on będzie się cofać. Wchodzi mi to, w ostatnim momencie strzeliłem. Batcha z tej odległości się odbija i ja wiem, że on na pewno stoi za kamieniem. Tu dojeżdża jeszcze lywe. Niestety, ale to blesk będzie mnie widzieć za każdym, w każdym momencie, jeżeli on się wychyli, to może podświetlić, ale ja mam bok lwa i było grzech z tego nie skorzystać, ale niestety nie wchodzi. Blesk teraz się pojawił z tego krzaczka i mnie zaświecił. Ja jeszcze chwilę tu pozostanę. Chociaż lewe może mieć bicie, to trochę się cofnę. Ale liczę na to, że ten lew pojedzie sobie i teraz do niego strzelę. Może to drzewko blokuje bleskowi podświetlenie mnie. Myślę, czy by nie oddać strzału na ślepo, ale wiecie, jaki jest minus. Jak strzelę, to pewnie lewe będzie przejeżdżać i ja będę ładować, jeżeli on będzie przejeżdżać. Patrzę też, co się dzieje po tej drugiej stronie. Tam te czołgi ciężkie niebezpiecznie dojeżdżają. Tam są mocne te ciężary, bo jest na przykład Tygrys drugi, Emil. Bleska nie trafiłem, on dostał spota, ja będę ładować. I to jest właśnie minus strzelania na ślepo. I teraz trzeba zapewnić wsparcie naszemu Tygrysowi jakkolwiek i spróbować tam powrócić. Mam nadzieję, że te niszczyciele też to widzą i zabezpieczenie z tej flanki będzie ultra ważne, bo po prawej jesteśmy dosyć mocno przyblokowani. Mamy typka 63. Teraz rodzi mi się w głowie pytanie, czy przyjechać na drugą stronę, czy lepiej może tu zostać. A przyjadę. Powiem wam szczerze, że ja jestem w szoku, bo nie byłem na tej stronie jeszcze w tej aktualizacji, mało grałem. I tu jak widzicie, ta flanka się kompletnie zmieniła. I to jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo będę mógł tu mniej więcej wychylać się na wieżę, strzelać do patriota, który w ogóle nie ma pozycji. Przebijam go, chociaż może lepiej wypadałoby dobić ISU, który jest bardzo niebezpieczny. Ale chyba oddam kolejny strzał pewny w patriota. I wypędzamy ich z tych pozycji. Przytrzymamy sobie tę flankę już na pewno. Patriot 500 HP, Fałka też jakoś dużo tego HP nie ma. Patriot teraz próbuje się wychylić. Celuję po włazie, ale nic z tego. Ja dojadę może trochę bliżej tego ISU i spróbuję strzelić. O, ISU akurat się cofnęło. Ale może Fałka będzie na biciu. O, ISU zginęło. Zobaczymy, czy Fałka. Fałka bokiem, więc strzelam. Nic mi Fałka nie zrobiła. 5 do 6, ale po HP to wygląda nieźle. Emil tam jest na dobitkę. Patriot też już pewnie bardzo się boi tego, co go czeka. Udaje mi się go strzelić z gąską. Świetnie, naprawdę. Po tych zmianach widzę, że tutaj fajnie można to wszystko rozegrać i nie spodziewałem się, jestem pozytywnie zaskoczony, co akurat Wargaming teraz zrobiło i trochę mi to na rękę akurat w tym momencie. No, czy ja go przebiję? Nie przebiję go, ładuję złoto. Spróbuję go przebić obok jarzma działa ze złota, ale może już z tej górnej pozycji. Dojeżdża typek, inne czołgi. Dobra. Obok wieży i w to wchodzi, super. Nie ma patriota. Odwracamy się i widzimy Progetto uciekające. On jest zamknięty dosyć na tym środku. Zaraz typ i nomad wyjadą mu na bok. Wszystkie czołgi są wykryte. Tylko i wyłącznie Skorpion od nich mógłby wrócić. Super Pershing wątpliwy na pewno nie. Lorka też myślę, że bez spota by nie wróciła. Potencjalnie mogą mieć Skorpiona tu albo gdzieś tam z tyłu. Stąd decyduję się na taki przejazd na otwartym polu, bo Progetto mnie nie wykryje. Ja chcę dojechać blisko tego Progetto. Rozwalić go, mamy już bardzo dużą przewagę i trzeba jak najszybciej skrócić, ale jak widzicie
i tak nie zdążę złapać się na Progetto. No na Skorpiona pewnie też się nie złapię, ale może Super Pershing, może Lorka. Jeszcze coś mi zostanie, jakieś okruchy. Jest ten Super Pershing. Tu jest bok wieży wręcz. Ale nie przebiłem pancerza. Całkiem dobrze to poleciało, ale poleciało chyba jednak finalnie na jarzmo, a nie na bok wieży. No i to nie jest dla mnie. Zostaje Lorka plus Lywę. Lywę na jeden strzał. Nie wiem, czy to wejdzie, chociaż zobaczymy. Weszło 414 w dolną płytę. Fajnie. I ostatnia Lorka, która pewnie gdzieś będzie schowana za kamieniem. No właśnie. Nie spodziewam się, że do niej strzelę. No i się nie udało. Finalnie nadal jestem zaskoczony, jak dobrze mi się grało tym 56 TP, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest typowy czołg ciężki, aby pojechać do miasta. To jest coś w stylu takiego snajpera, który powinien gdzieś tam posnajpić, poszukać, pomyśleć, jakie będą okazje na początku bitwy, zadać darmowe uszkodzenia ze względu na swoją dobrą celność i dopiero potem ruszyć jak taki ciężar i grać sobie w mieście z innymi pojazdami. To starałem się wam pokazać i ten styl gry jest dosyć unikalny jak na czołg ciężki. Fenomenalna seria, 5 bitew, 2900, prawie 3000 średnich uszkodzeń. No i teoretycznie 56 TP wydaje się być lepszy niż Skoda T56, ale finalnie i tak uważam Skoda T56 o klasę lepszą. Ale tak się ułożyły te bitwy na żywo, że tutaj serio mogłem coś pograć, a w tym poprzednim odcinku naprawdę było fatalnie. Nie wiem, co wy sądzicie o 56 TP, możecie dać znać w komentarzach, ale sesja chyba całkiem mi tu fajnie wyszła. Dziękuję za odcinek, trzymajcie się, to elo.